Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wasz ukochany Mateusz i dziś będzie nowa seria. Nowa seria z paczki technicznej, nazwałem to Minecraft Laboratorium Chemiczne. Dlatego, że wszystko co tam robimy kręci się wokół pierwiastków chemicznych, tych wszystkich, no wiecie, tych pierdół związanych z chemią. Co ja będę gadał, macie chemię w szkołach. Więc cała ta paczka jest rozgrywana na streamach, potem ja to w sobie montuję w programie i powstaje z tego odcineczek. Więc mam nadzieję, że taki format będzie spoko. Dajcie znać, co sądzicie. Stream, jak to oglądacie, właśnie się skończy, więc jeżeli ktoś jest chętny, żeby pooglądać sobie, jak to tam jest nagrywane, jak to wszystko wygląda, to 3 godziny wcześniej się zaczyna na Facebooku. Tak więc koło 14 jest stream, o 17 jakiś odcinek się kończy. Dlatego zapraszam was jeszcze na G2, 3% zwrotu z kodem Mati, na mojego Instagrama, gdzie macie link w opisie. I łapeczkę w górę zostawcie. Miłego oglądania i widzimy się w Tesco, jak kiedyś będziecie. Hej. Pierwszy koksu byłem. To zajebiście. Wow, co to jest? I to cały taki świat, taki... Cały dla mnie, czyli nie ma żadnych problemów. Czekajcie, aż tak... Okej, dziwnie to wygląda. Muzykę muszę troszkę przyciszyć i będzie gituwa. Questbook, dobra, jeszcze parę zmian tutaj. Sensitivity musimy zmienić oczywiście. Sprint na shifta, sneak na control, to jest standard. I mam tutaj questbooka, czyli są questbooki. Jest Patreon, dobra, wbijajcie na mojego Discorda, wbijajcie na mojego Twittera, na YouTube'a i na mojego Acli Server Hosting i na Patrona. To nie są moje rzeczy tak naprawdę. Welcome. Welcome to the Antimatter Dimension. Dobra, jesteśmy w jakiejś antymateryjnej dimension. Jezu, czasami to mi słowa wypadają tak z głowy. Dimension. Boże, dlaczego mi wypadło takie słowo? Julka Dimension! Co? Nie, to jest takie... Kurwa mać, nie świat, właśnie to nie jest świat. Wymiar. To jest słowo, którego szukałem. Wymiar. Okej. I tutaj mam jeszcze książkę do... Jezu, patrzcie, tutaj jest książka do chemii, do alchemii w tym przypadku. Fusion jakieś, o mój Boże, tyle nowych rzeczy. Mokry piasek, culinary generator, chemical dissolver. Nasz sobie beknę, bo nie wierzę w to, co widzę. Dobra, położmy sobie pierwsze tutaj tej temy, bo w sumie denerwuje mnie trochę ta przestrzeń, że ona jest taka biała i wszystko mi się tak rozmazuje, ale dobra. Położmy sobie wszystko, co tutaj mamy i zobaczymy, do czego to służy. Culinary generator, a to jest chyba po prostu jakiś taki... generator. I możliwe, że tutaj trzeba włożyć, nie wiem, powiedzmy jednego... Tutaj można to włożyć i coś z tego powstanie. Ale to musi być jakby zasilone tym. Kulinarnym generatorem. Tylko nie mam czego włożyć do kulinarnego generatora, póki co. Okej. Zerknijmy sobie dalej na questa. A to będzie bardzo ciekawe. RL Craft? Nie wiem, RL Craft na razie się zakończył dla mnie. I powiem wam, że nie wiem. Mamy tutaj parę rzeczy. Sugar cane'y, mokry piasek, pikaksa. Ja muszę z tego coś wykminić tutaj. To jest już ciężko, bo nie wiem, co tutaj mogę włożyć. Questbooka. Nie działa. Make 4 stone sharpening kits. White antimatter, light gray antimatter. O mój Boże, tutaj będzie potrzebne mi żelazo, takie wiecie, chemiczne żelazo, taka probówka. I to mogę wykopać normalnie, to sobie pójdę gdzieś dalej, jeżeli to mogę wykopać. O, można to wykopać. Okej, dobra, no to teraz ma sens, myślałem, że to się nie da. Daję, wiem, że no cukier to tak, pewnie się przyda do czegoś. Najpierw musimy zrobić ten sharpening gridy. I to się robi z tego. No to bez problemu możemy zrobić w taki sposób. Ciup. Nie, chyba źle zrobiłem. Chyba tak. Tak i tak. Okej, mamy sharpening stone kit. I ja chyba muszę zrobić dużo takiego. Oskar Mordarski to nie będzie jej i w końcu jestem liderem wśród fanów 1 zł i 56 groszy. No na razie jej nie będzie, po prostu nie będzie jej na razie. I tutaj już takie probówki będą potrzebne.
w tym chemical dissolverze trzeba użyć jabłka, żeby to dostać. Carbon, hydrogen, oksygen, o mój Boże! Laboratorium chemiczne Dextera. Okej. Okay. A może właśnie tutaj będzie potrzebny cukier? Tak. Nie. Myślałem, że może będzie cukier przydatny. Ale może kulinary to bułka. O, to działa! Okej, okay, czyli to zadziałało. To się teraz nagrzało. Jedna bułka generuje aż tyle. Okej. Okay. C12, H22, O11. Ludzie, zapisujcie! Zapisujcie, będziecie mieli... Będziecie mądrzy potem, jak będziecie, wiecie, na lekcjach chemii się was zapyta babka o, nie wiem, sacharozę, czy co to tam jest. I wy mówicie, a, chodzi o C12, H22, O11? Ona, uff, ty w życiu masz piątkę. Więc zapamiętajcie. Okej, okay, ale co ja mogę zrobić teraz z tą... sukrozą? Aha, okej, okay, rozumiem. Teraz chyba będziemy mogli coś, jakby... urosnąć, że tak powiem. I pewnie na tym wet sandzie, to wiecie co, bo właśnie... Właśnie sobie zdaję sprawę, że jestem zjebany. Ja na ten wet sand to ja chyba muszę położyć trochę tego cukru. Okej, okay, niech to rośnie. Mam nadzieję, że... A, to rośnie. Jak kucam to szybciej, dobra. Więc musimy dać temu chwilę. Jak się nazywa ta paczka? Jest na czacie mój komentarz przypięty. Dobra, fajnie zrobili ten efekt kucania. Taki nie jest minecraftowy, że tak kucasz tak tylko tak powolutku. Za samym sobie to położę tutaj, żeby też się ta energia jakby przenosiła. Widzę, że od buta to przeszło, tak? Okej, okay, bułkę jedną wrzucę, niech to się tutaj energizuje. Już jest full. I teraz to możemy włożyć tutaj, tak? Tak to działa? Nie, chwila, bo coś z tego widziałem, że można... Chemical Combiner. Aha, to trzeba w dobre miejsce włożyć. O, i patrzcie, teraz, że mimo, że ja jakby użyłem tych sugar cane'ów do zrobienia cukru, to ja tego też mogę użyć do zrobienia cukru. No i mam cukier. Okej. Okay. Na czym polega mi teraz quest? Trójgliceryna, tak? Triglycerin. Się stał z Railcraftem, bo dawno mnie nie było. Stało się to... dobra, wykorzystam fakt, że powiedzmy, że jakaś część z was tutaj jest. W tym przypadku 200 osób, więc witam 200 osób. Powiem wam, co jest z Railcraftem. Z Railcraftem jest taki problem, że na ostatnim streamie, na którym tam bawiliśmy się ze smokami, co nie? Zaatakowaliśmy bardzo dużą ilość smoków i zdobyliśmy najrzadszą broń w grze. Czyli tam Witherbone... Dragon Scale Halabarda, która płonęła, zadawała 40 obrażeń. Po tym streamie musiałem jechać do Pruszkowa. Wróciłem z Pruszkowa i patrzę, że wszedł update do RL Crafta. No to mówię Pladze, słuchaj Plaga, weź pobierz update'ik do RL Crafta, pogramy sobie, będzie fajnie. No i wiecie co, ten update był kosą w plecy, ponieważ on usunął wszystkie rzeczy z Ice and Dragon, bo smoki były zbugowane i cofnęło aktualizację Ice and Fire do poprzedniej, przez co tych rzeczy, które ja miałem, już nie było w grze, bo na tej paczce już ich nie będzie. Bo zostały usunięte z powodu jakichś tam komplikacji. I wszystkie rzeczy, o które ja walczyłem przez ostatnie, nie wiem, 9 godzin na streamach, poszły się jebać. Wszystko mi zniknęło. I stwierdziłem, że no dobra, w takim razie, jeżeli zniknęły mi rzeczy z takiego typowego high-endu, to nie ma sensu już dla mnie grać, bo zrobiłem w zasadzie już wszystko, co mogłem, bo wszystkie te najważniejsze rzeczy zniknęły. O mój Boże, to jest bardzo skomplikowane. Jakiś dobra, ale się cieszę. Wreszcie się nauczę chemii. White magenta linen, light blue linen i z tego wychodzą proteiny oraz triglycerin. Okej, okay, ale jak to zrobić? Muszę mieć pigment i white linen. Co to jest white linen? Bolt of line cloth. Dobra, możliwe, że
po prostu będę musiał zużyć chlebek. Możliwe, że chlebek tutaj mi coś da. Czy nie? Uwaga. Nie, kurde, bo dostanę 4 chlebki za to. Myślałem, że może jak to włożę, to dostanę... Oj, kurwa, co ja zrobiłem? Ale to może dobre. Zobaczcie, bo dostałem hydrogen, oksygen i karbon. Jakiś pierdeliard rzeczy dostałem z tego. No tak, no bo to wszystko tworzy tą sacharozę, czy jak to tam się nazywa. To może mieć sens. O kurde, ale to jest complicated. Wojtek, może kiedyś będzie FIFA, jak się nauczę grać. O, a może to mogę coś z tym zrobić? O, jest! Silikon dixoide. A może z tego coś mogę? Oxygen i silikon. O Jezus Maria, co ja tutaj zrobiłem? Sugar is a great and all, but you need more than that if you want to survive very long. Break down sucrose and combine the elements back again with your shiny new chemical combiner. Ah, oxygen, hydrogen i carbon. Oxygen, hydrogen i carbon. Wszystko teraz ma sens. Oxygen, hydrogen, carbon. Patrz tajta na to. I teraz muszę rozłożyć znów cukier. Okej. Okay. And now you can make wheat seeds with those triglycerines combined with some sucrose. Okej, okay. I jak to powstaje? Triglicerid i sukrozę. Czyli to jest sacharoza, tak? Sacharoza i trójglicerydy. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywa na polski. C18, H32, O2. O mój Boże, jakie to jest complicated, ale może faktycznie się czegokolwiek nauczę. Bo ja z chemii to jestem dzban. Siup i siup, tak? I mamy 5 seedów. Nice! Tylko nie mamy na czym tego posadzić. A, dostaniemy. Dobra, to tutaj se obok. Ale woda nie będzie potrzebna do tego? Może faktycznie to będzie działało i nie będę potrzebował... Nie, to chyba nie pyknie, to nawet nie rośnie. Dobra, wszyscy razem, teraz rośnie, rośnie. Kucamy wszyscy razem. Piasek jest mokry. No właśnie się zastanawiam, czy ten piasek jakby będzie miał wpływ na to. Widzę, że nowa seryjka. Jop! Bo ja mieszkam w Pruszkowie, może wpadniesz? Ta, normalnie, już jadę do ciebie. Przygotuj wannę. Bo będę spędzał tam cały dzień. Okej, czyli to powoli sobie tutaj rośnie. Ale niektóre rzeczy się same w sobie jakby psują. Ty. Niby nie działa, ale jak posadzę coś tutaj, to już jest gitowa. Celulozę potrzebuję. I to powstaje z śrub. Ale myślę, że tutaj jeżeli włożę sobie wita, to też zadziała. Jep. Mamy celulozę. Ile ich potrzeba? 4. 4 celulozy. Dobra. Rośnij, dziadu. Powoli teraz rośnie. Witam wszystkim. W tym odpaku jest mod, co robi, że sugar cane rośnie aż do granicy świata. No właśnie, ja wiem. Na którejś paczce, co grałem, też był ten mod. I troszkę mnie to irytowało. Jeżeli mam być szczery, bo jak po jakimś czasie to ziup tak bardzo wysoko był sugar cane. I faktycznie na to jest mała szansa. Okej, okay, i mamy 4. 4 celulozy. Co ja mogę z tym zrobić? Co jest? Nie dałem ci tego. Siedziałeś... To nalej mi wodziany. No to się ubierz, no. Ale no właśnie, bo ja... No to nalej mi z łazienki, tylko nie sikaj. Włącz filmy.